imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże ciało. Jest to jedno z najważniejszych świąt kościelnych i jednocześnie okazja do publicznego wyznania swojej wiary. Pan Jezus przychodzi w swoim ciele i krwi podczas każdej mszy świętej na słowa konsekracji wypowiadane przez kapłana. Dzisiaj jest ten wyjątek, że możemy rzeczywiście wyruszyć z Jezusem z naszej świątyni. Możemy razem z Nim iść w sam środek naszych spraw. Wyjdziemy za chwilę z Jezusem chlebem żywym na ulicę naszej miejscowości, aby On pobłogosławił nas, nasze domy, miejsca nauki i naszej pracy. Abyśmy godnie mogli złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę, uznajmy teraz, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Z Księgi Wyjścia. Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz, wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel. Stosownie do liczby 12 szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połowę krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi i oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan duch przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesiono do odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza. Ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą ci. W XIX wieku żył w Niemczech pewien filozof, który nazywał się Ludwik Feuerbach. I ten filozof pośród wielu różnych zdań wypowiedział również takie.
Człowiek jest tym, co zje. Pan Feuerbach był ateistą i skrajnym materialistą. I wypowiadając te słowa, miał na myśli to, że jesteśmy tylko zlepkiem atomów kanapki, którą przed chwilką zjedliśmy. Niczym więcej. Ale jednocześnie Ludwik Feuerbach wypowiedział, pewnie nieświadomie, wielkie proroctwo. Nie chodzi tylko o to, że również w sensie psychicznym człowiek jest tym, co zje. Książki, które czytamy, filmy, które oglądamy, zostają w naszej pamięci. Ktoś powiedział, że raz przeczytana książka, nawet jeżeli o niej nie pamiętamy, już z naszego umysłu nie znika. Ona tam jest i zostaje. Ale Ludwik Feuerbach wypowiedział również proroctwo w sensie bardzo głębokim. My jemy Boga w Komunii Świętej i stajemy się bogami. To są słowa bardzo mocne. Potocznie brzmią jak jakaś herezja, ale przecież Pan Jezus mówił, bogami jesteście. Kto spożywa moje ciało, trwa we mnie, a ja w nim. Kto je ten chleb, uczestniczy w życiu Bożym. Ostatecznie naszym celem jest uczestnictwo w życiu Trójcy Przenajświętszej. I o tym jest Boże Ciało, dzisiejsza uroczystość, że możemy jeść Boga. Mamy Go na wyciągnięcie ręki. Dlatego główną treścią dzisiejszej uroczystości jest wdzięczność. Boże Ciało to jest takie święto, w którym my przede wszystkim nie prosimy o Pana Boga o nowe łaski. Tylko jest to takie święto, w którym uwielbiamy Go i dziękujemy za to, że mamy co jeść. Że mamy chleb powszedni, ale mamy również chleb wieczny. Czy jestem wdzięczny? To jest pierwsze pytanie na dzisiaj. Kiedyś ciężko pracowało się na chleb. Opowiadali mi o tym moi dziadkowie, którzy większość swojego czasu poświęcali na pracę na roli. Cały rok był zajęty tą pracą, żeby był chleb do jedzenia. Dzisiaj mamy przecież dużo łatwiej. Mamy nie tylko chleb. Mamy komputery. Mamy kawę, możemy iść do kawiarni, mamy wakacje, mamy samochody, mamy wiele innych rzeczy, o których nie śniło się ludziom jeszcze 100 lat temu. Czy potrafię być wdzięczny za to, co mam, tak jak wdzięczni byli nasi dziadkowie za każdy okruch chleba? Muszę powiedzieć, że jeżeli w ogóle nauczyłem się kiedykolwiek wdzięczności, to stało się to kilka lat temu w Afryce, kiedy miałem okazję mieć krótkie, co prawda, doświadczenie misyjne, ale jest to doświadczenie, do którego często wracam, ponieważ ono przemieniło moje myślenie o świecie. O sobie samym również. Miałem okazję spędzić kilka miesięcy w kraju, który się nazywa Malawi, południowo-wschodnia Afryka. Jeden z najbiedniejszych krajów świata. Średnia długość życia, wyobraźmy sobie, to 39 lat. Tam nie widzi się w ogóle ludzi starszych, bo nikt nie dożywa tego wieku. Nieodłączny element życia tych ludzi stanowią choroby, głównie malaria, również gruźlica, HIV. Nieodłączny element życia tamtych ludzi stanowi również głód. Jedyną rzeczą, którą jedzą, jedyną, jest taka rozgotowana mączka kukurydziana o nazwie Nsima, którą je się raz dziennie, a w święta dwa razy dziennie. Ta Nsima nie miała żadnego smaku, smakowała jak krochmal. My jako Europejczycy nie byliśmy w stanie jej jeść. I z tego mojego pobytu w Afryce szczególnie jeden moment zapadł mi szczególnie w głowę. Otóż kiedy kończyliśmy pracę, a przeprowadzaliśmy tam szkolenia dla miejscowych nauczycieli, grywaliśmy w piłkę z miejscowymi chłopakami. I pamiętam, w pierwsze popołudnie wyszedłem ubrany w strój piłkarski, mam firmową koszulkę, i pierwszy raz założyłem wtedy nowe buty piłkarskie, korki, jeszcze nie używane, pachniały nowością. Co zobaczyłem wokół siebie? Gromadę chłopaków bez koszulek, co jeszcze można zrozumieć w tamtym klimacie. W
czymś, co trudno można by nazwać spodenkami i co najgorsze, bez butów. Niektórzy z nich przyszli w jednym bucie, ale to nie był żaden but piłkarski, to był stary chodak dziurawy znaleziony gdzieś na śmietnisku, który zakładali sobie na tą nogę, którą lepiej kopali piłkę. I to był jeden z tych momentów w moim życiu, kiedy chciałem się po prostu zapaść pod ziemię. Bo to ja, ubogi zakonnik, pojechałem głosić im Ewangelię, a to oni wygłosili mi taką Ewangelię, której nie zapomnę do końca życia. Ponieważ, i do tego zmierzam, nigdy wcześniej ani później nie spotkałem ludzi równie radosnych i równie szczęśliwych jak tam, mimo całej tej swojej biedy. Bo dla nich, kiedy z nimi porozmawiałem, każdy nowy dzień życia był darmowym darem Boga. Niezasłużonym. Pan Bóg postanowił, że jeszcze ten jeden dzień pożyje. Nie wiem, jak będzie jutro. Oni potrafili się cieszyć każdą chwilą i być Bogu wdzięczni. Czy jestem wdzięczny za to, co mam, a co uważam za coś oczywistego? Że w kranie leci mi ciepła woda, że mam ogrzewanie w zimie, a klimatyzację w lecie, że dzisiaj zjem dobry obiad, pewnie z deserem. Dla nas są to być może rzeczy oczywiste, ale dla większości ludzi na tym świecie absolutnie oczywiste nie są. A większość świata nie wygląda tak, jak wygląda Polska. Większość świata, mówi się 3/4, wygląda tak, jak wygląda Malawi. Tamten kraj. Czy jestem wdzięczny za to, że Bóg mnie karmi, że nie mam biedy tej doczesnej, ale przede wszystkim tej wiecznej, że mam pokarm na co dzień i mam pokarm na niebo. Święto Bożego Ciała ma również kilka innych wymiarów, oprócz wdzięczności i oddania chwały Bogu. Otóż nie jest przypadkiem, że Pan Bóg postanowił stać się chlebem, a więc pokarmem, który jest pokarmem podstawowym na co dzień. Mógł przecież paść na pomysł, żeby stać się jakimś deserem czekoladowym, który je się raz na tydzień czy raz na miesiąc, a jednak tego nie zrobił. Z tego płynie bardzo konkretny wniosek. Wiara, życie z Bogiem to nie jest coś od święta. Życie z Bogiem to nie jest tylko msza święta niedzielna. Życie z Bogiem to nie jest tylko raz do roku procesja Bożego Ciała. Życie z Bogiem ma być jak chleb. My dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wyjdziemy w procesji, w dużym tłumie, na ulicę. W dużej grupie czujemy się zawsze dobrze. Jest łatwo manifestować wiarę, kiedy z prawej i z lewej strony mam ludzi, którzy myślą i mówią to samo. Ale czy równie ochoczo jestem w stanie zamanifestować swoją wiarę na co dzień, kiedy jestem sam? Kiedy wokół mnie nie ma tłumu śpiewającego pieśni eucharystyczne? Kiedy muszę iść pod prąd? Kiedy wokół siebie mam ludzi, którzy myślą inaczej? Którzy są z dala od Pana Boga? Czy potrafię wtedy przyznać się do Chrystusa? To jest pytanie, które dzisiaj sam Jezus przy okazji tej uroczystości nam stawia. Wątek kolejny. Chrystus stał się dla nas darem. Bóg stał się darem. Jeżeli mamy być tacy jak Bóg, a karmimy się Chrystusem, zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy darami nawzajem dla siebie. Kiedy był proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny świętego Jana Bosko, założyciela Salezjanów, zeznawali w jego trakcie różni ludzie, którzy go znali, pamiętali i podnosili różne cechy, którymi ksiądz Bosko się odznaczał. I pośród wielu z nich była ta, o której mówili nieomalże wszyscy. Ksiądz Bosko to był taki człowiek, z którym się chciało być. To był taki człowiek, do którego się lgnęło. Czy jestem człowiekiem, do którego się lgnie? Czy jestem raczej człowiekiem, od którego się ucieka? Bo ostatecznie przecież w naszym życiu nie chodzi o to, żeby nam było dobrze.
ale chodzi o to, żeby innym było dobrze ze mną. To jest poprzeczka postawiona znacznie wyżej. Czy moim domownikom jest ze mną dobrze? Czy moim współbraciom, współsiostrom w klasztorze jest ze mną dobrze? Czy kiedy mnie widzą, lgną do mnie, czy ode mnie uciekają inną klatką schodową? Ostatnio obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Pismo Święte mówi, jakie cechy są owocami Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Co z tego jest we mnie? Jeżeli mam to, podziękuj dzisiaj Panu Bogu. Jeżeli nie masz, proś Ducha Świętego o to, żeby stać się darem dla drugiego człowieka, tego, którego mam najbliżej. Boże ciało jest również przypomnieniem o wartości mszy świętej. Wielu z nas było jej pozbawionych przez ostatni rok, a nawet dłużej, z powodu epidemii. Może dzięki temu bardziej uświadomili sobie jej wartość, a może nie. Msza święta, podczas której dokonuje się przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Jezus mówi tak, jeżeli przychodzisz przed ołtarz, a masz coś przeciwko swojemu bratu, to zostaw dar swój przed ołtarzem, idź się najpierw pojednaj, a potem przyjdź. Myślę, że gdybyśmy się rzeczywiście przejęli na serio tymi słowami, to wielu z nas nie powinno uczestniczyć we mszy świętej. Jak wyglądają nasze relacje w domach rodzinnych, w sąsiedztwie? Często są napięte, często nie odzywamy się do siebie od wielu miesięcy, a może nawet lat. A później przychodzimy przed ten sam ołtarz i śpiewamy hymny pochwalne dla Boga. Tak być nie może, mówi Pan Jezus. Idź pojednaj się najpierw z drugim człowiekiem, a później przyjdź na procesję Bożego Ciała. To jest właściwa kolejność. Wreszcie dzisiejsze święto, pamiątka ustanowienia Komunii Świętej, oznacza jedność. Komunia to jedność. Wszyscy stanowimy jedno ciało, chociaż każdy z nas jest różny i każda z nas. Święty Paweł mówi, wszyscy jesteśmy członkami różnymi tego samego ciała. Z tego płynie również bardzo konkretny wniosek. Jeżeli ktoś stawia przynależność człowieka do jakiegoś narodu, partii politycznej czy jakiejkolwiek innej grupy ponad przynależność do Kościoła Chrystusowego, ten tak naprawdę niczego z chrześcijaństwa nie zrozumiał. My wszyscy jesteśmy różni i różni pozostaniemy. Możemy się różnić w bardzo wielu rzeczach. Możemy głosować na różne partie polityczne. I tak wszyscy pozostajemy dziećmi tego samego Boga. Wszyscy jesteśmy różni, dlatego wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Bo mój brat, moja siostra ma takie dary, których ja nie mam i może mi posłużyć. Ale i odwrotnie, ja mam coś, czego brakuje być może mojemu bratu i siostrze i mogę się tym z nim podzielić. Drodzy bracia i siostry, za chwilę pójdziemy w procesji. Ktoś powiedział, że procesja Bożego Ciała to jest jedyna manifestacja, która się pojawia na naszych ulicach, która nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. To jest jedyna manifestacja, która jest za Chrystusem. Może dlatego ona na naszych polskich drogach gromadzi takie tłumy, w normalnych warunkach wielomilionowe. Bo może tęsknimy za tym, żeby być w końcu za czymś, a nie tylko przeciwko. Pójdziemy dzisiaj w jednej procesji wszyscy, i z lewa, i z prawa, mający różne sympatie i antypatie, zaszczepieni na COVID-a i niezaszczepieni, przyjmujący Komunię Świętą do ust i do ręki. Pójdziemy wszyscy, którzy jesteśmy różni, którzy być może na co dzień nie do końca się lubimy. I dzisiaj Chrystus nas wszystkich zjednoczy, ponieważ On jest dla wszystkich. Daje się jako pokarm bez wyjątku każdemu.
Kiedy będziemy szli w procesji, wyznając swoją wiarę, pomyślmy o tym, czy w naszym życiu karmimy się Chrystusem tylko i wyłącznie ustami, czy rzeczywiście chcemy Go przyjąć do swojego serca i Nim napełniać treść swojego życia. Pan Feuerbach, filozof, od którego zacząłem, okazał się prorokiem. To nic, że był niewierzący. To nic, że pozornie stał po innej stronie niż Pan Bóg, ale był prorokiem. Podobnie jak Kajfasz, który, jak czytamy, roku onego był najwyższym kapłanem, dlatego miał dar proroctwa. Warto czasami posłuchać również tych, którzy pozornie mają na bakier z Panem Bogiem, bo i oni mogą czasami wypowiadać mądre rzeczy. Przede wszystkim zaś warto słuchać Chrystusa, który przemawia z kart Pisma Świętego, który mówi do nas na modlitwie. Jeżeli tak będziemy traktować nasze życie wiary, możemy być pewni, że staniemy się tym, co jemy. Amen. Składamy się w dziękczynny głodów tężnego i świętego.
zgodnie z Twoją wolą napełnia Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Żyjesz i królujesz na wieki wieku.